przedpremierowa odsłona nowej wersji sterownika do pieca. Mamy do pomiaru dwie temperatury. Temperaturę glikolu w głównej instalacji do grzejników i do ogrzewania podłogowego, no i trochę do bojlera. To jest to wskazanie. W tej chwili 23,9. Tam w pudełeczku mam dwa termometry tymczasowo podłączone. I progi zadziałania głównej pompy obiegowej. No w tej chwili tu jest 58 stopni włączanie, 36 wyłączanie. I podobnie temperaturę my mierzymy na dodatkowym bojlerze ogrzewanym w piecu. I tak samo pompa od niego ma progi zadziałania włączenia, wyłączenia. Tu sobie jeszcze na wyświetlacz tego pierwszego ekranu wyprowadziłem temperatury, przy których ma się załączyć taka procedura, która działa w stanie uśpienia. Tam w zależności od temperatury na wymienniku ma się dodatkowa procedura załączyć. No i zrobiłem sobie 6 menu do ustawiania tych wartości, które mają być możliwe do ustawiania. Pierwszy ekran to jest ten normalny ekran pracy. Można włączyć dodatkowo pompę od bojlera i pompę główną obiegową. A tu się uruchamia procedurę startową. Najpierw mają się włączyć czerwona, zielona diodka, wentylator na max, fast, to wskazanie, że on z dużą prędkością, odlicza się czas, przez który ta duża prędkość ma działać i później się automatycznie przełącza na slow, sobie napisałem, mniejszą prędkość, normalną prędkość pracy. Menu 2. Ustawianie progów zadziałania. Tutaj zrobiłem tak fajnie, że jak ta temperatura załączenia mogłaby się obniżyć, to tam temperatura wyłączania zawsze przynajmniej jeden stopień mniejsza się robi automatycznie. I tak samo tę, jak się powiększa. O, nie, tu się powiększa. To ta włączenia też się powiększa. Po pół minucie automatycznie on przechodzi w ekran pierwszy. To na przykład niech tu będzie sobie 45 temperatura załączania, 32 wyłączania. A w bojlerze 47. Powiedzmy 50 załączania, no 35 wyłączania. Tu mamy w minutach czas rozbiegowy tego wentylatora na max na początku i później po, jak się piec wygasza, żeby jeszcze wentylatory same sobie pochodziły, żeby nie trzeba było chodzić niepotrzebnie kolejny raz, to dałem taki dodatkowy odmierzacz czasu, no i tu można sobie ustawić od 0 do 99 minut czas na wygaśnięcie zupełnie żaru w palenisku i po tym czasie w ogóle wentylator wyłącza. Piątka to są podobne czasy tej dodatkowej procedury, a szóstka progi zadziałania dodatkowej procedury. No i tak, po włączeniu na szóstce byliśmy. Po włączeniu
Na szybkość się ustawia wentylator, odmierza czas i się później przestawia na wolny. Przestawiło się. W tym stanie dorzuca się do pieca, chodzi, w ogóle nie trzeba nic kontrolować. Te pompy się włączają, wyłączają zależnie od temperatury. No i później na koniec puszcza się odmierzacz czasu i można iść sobie spokojnie cokolwiek robić. Po jakimś czasie ustawionym ten wentylator się sam ma wyłączyć. O, w środku sporo rzeczy się tam dzieje. Są przekaźniki od wentylatora, szybko, wolno, od dodatkowych wentylatorków do chłodzenia silnika wentylatora. Tutaj złącze do termometrów, złącze do drugiego sterownika w domu i wejście do podłączenia wentylatorków dodatkowych. To jest termometr do bojlera, tutaj termometr pompy obiegowej. Może te progi zrobię trochę wyższe albo niższe. 45, niech będzie 40, a to 30. No i normalnie jak działa, to po przekroczeniu 45 stopni tutaj na tym termometrze ma się zielone zaświecić, czyli włączyć pompa obiegowa główna. Włączyła się i później jak temperatura w obiegu spadnie poniżej 32 ustawionych, tutaj ta, no to zielone ma się wyłączyć, czyli główna pompa obiegowa ma się wyłączyć. I już. I tak samo jest z tym boilerem. Boiler to jest ta biała diodka tutaj. Ok, przekroczyło 50 i przy 35 to białe ma się wyłączyć. Poniżej 35 wyłączyło. Dobra. No i to by był taki stan czuwania już po wyłączeniu pieca, ale ponieważ tam jeszcze dużo ciepła jest, więc temperatura na wymienniku może wzrosnąć. I tu mam ustawione tak, że jak powyżej 40 od 40 stopni jak osiągnie wymiennik, no to ma się samoczynnie taka procedura dodatkowa uruchomić, czyli puści się wiatrak, żeby przez palenisko płynęło powietrze. No i te kontroler pompy i bojlera cały czas działa, czyli tu jeśli by temperatura wzrosła, to też załączy pompę. Zgadza się, uruchomiło procedurę, 40 stopni przekroczyło. Na maksa wiatrak. Odmierza czas wiatraka. Odmierzyło. Tu ma się przełączyć na wolny, jest wolny. No i w tym przypadku poniżej 30 stopni, tu było 28, od razu się uruchomiła procedura odliczania czasu, żeby wyłączyło wszystko zupełnie. Jak tu osiągnie 0, no to zielone zgaśnie, czyli wiatrak się wyłączy. A jeśli w międzyczasie temperatura wzrośnie powyżej 45, tutaj, no to wtedy zielone, czyli główna pompa obiegowa się załączy. To jest niezależne od tych czasów. Cały czas to ten termometr mierzy i czuwa, mierzy i czuwa. Zrobiłem jeszcze dodatkowe ostrzeganie, taki alarm, żeby w przypadku, jak coś się zablokuje albo cokolwiek innego, temperatura glikolu wzrośnie nadmiernie,
powyżej 90 stopni, no to wtedy jakiś alarm mi się uruchomi, żeby reagować. W tej chwili mam to ustawione na 70 stopni, żeby łatwiej było to sprawdzać. No to sprawdźmy, czy się alarm uruchomi przy 70. Uruchomił się i przy 60 ma się wyłączyć. Zgadza się. 60, poniżej 60 spadło, wyłączył się. Znowu 70. Od 70 się włączył i poniżej 60 ma się wyłączyć. Gimnastyki z tym było co niemiara. Umieszczanie na menu, to żeby tutaj te wartości się większe, mniejsze nie robiły, tych kilka menu, no ale po prostu po wielu latach użytkowania po pierwszej wersji różne takie ułatwienia życia warto było zastosować w programie. Tu w środku sporo rzeczy się dzieje. Płytka z tymi przełącznikami, przyciskami, diodki. Wyświetlacz, no a tam cała magia się dzieje pod tym wyświetlaczem. Tam jest mikrokontroler, przekaźniki, tranzystory. Także tak wielowarstwowo tu złączę do programatora. Piszczyk. No i tak udało się to w takiej podwójnej obudowie sklejonej z dwóch zmieścić wszystko. A więc przedpremiera. A, no tutaj do testowania to ja sobie zrobiłem minutę 5-sekundową, żeby nie trzeba było 60 sekund czekać z każdą minutą, więc to jest tak tylko tymczasowo, a normalnie te minuty to mają być 60-sekundowe. Czyli tu by było 23 minuty, no i 60 sekund, co 60 sekund minuta by się odliczało. No to tu mam szybciej, co 5 sekund. Także oczywiście do normalnego działania ja to sobie zmienię na minuty 60-sekundowe. No i tak samo tutaj ten alarm na 90 stopni i coś tam jeszcze. Ale to są wartości raz ustawione, nie do przestawiania. To przed ostatecznym zaprogramowaniem sobie to zrobię. Też takie różne procedury, że raz przycisnę, to się załącza na szybko. Drugi raz przycisnę, przeskakuje na wolno. Tak samo jak się włączy przyciśnięcie tutaj, przeskakuje na wolno i się włącza ta procedura odmierzania czasu w dół. Drugi raz wyłącza się wszystko. A ta niebieska diodka cały czas co sekundę miga, ona daje sygnał, że układ jest żywy, pracuje, nie zapętlił się, nic tam się nie stało, że działa.